Siemaneczko wam wszystkim, witamy was bardzo serdecznie. Witamy tym razem z Farminga 13. Jest ze mną dzisiaj Paciej. Siemanko. I nagramy sobie, zagramy sobie na mapie Brączkowice V1. Prawdopodobnie będzie to seria z dupy, ale będzie troszkę polegała inaczej, na innej zasadzie. Ale to zobaczycie na bieżąco. Dzisiaj mamy w planach żniwa rzepakowe na dwa bizony. No, także możemy lecieć w sumie. To możemy, to idę po swojego bizona. No, jedziemy tam już na pole. Aha, ja bym jeszcze musiał się sieczkarnię rozwalić jakoś. Może nie wiem jak. Nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. No dobra, no nieważne. Powiedzmy, że jest rozłożona. Czemu 13? No tak nas naszło, poza tym jest bardzo fajna mapa. Ma coś w sobie, już żeśmy na niej grali, znaczy ja grałem na niej Pacinie. Ma coś w sobie takiego, no naprawdę podoba mi się i duży szacunek dla Bączka za nią, iż... ale duży też minus, że nie wydał kolejnej wersji z jakąś wioską na przykład. Takie moje zdanie. Lecimy na Szczecin. Jak się tą sieczkarnię zakłada? Kurde no. Wo, to nie tak. On się ten otworzyły. Otwartą klapę muszę zamknąć. Może sama się otworzyło? Nie. Możliwe. Dwa. Zapomniałem, że to nie 15. No nie, sama. Kurczę, no nie wiem czemu, stop. No nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jak widać, bizonek standardowo mój ulubiony. Ulubiony, najulubieńszy, moim zdaniem najlepszy, jeśli chodzi z kabiną Z056 do 13, jaki wyszedł, oczywiście po edycji Adikosa 125. Wow, ale sypie fajnie, w 30% mam. Wow, to nie tak miało być. A, tak, chciałem zobaczyć, czy rura się działa. 9, o. O to mi chodziło. Ciekawe, czy będziesz go miał załączyć, czy ja ci go będę musiał załączyć? Kogo? No, bizona. Już sobie załączyłem, tylko co? Muszę zwiększyć prędkość, bo to widzę. Aha. To jest raz, muszę opuścić. Jedź pierwszy, bo... Jaką prędkością jedziesz? A nie wiem nawet. Powiem szczerze, jedź, to ci powiem. Jak ten... No, no jak ten? Co to było? Jadę prędkością 8,9, ale chyba to jest trochę za dużo. Jadę tak 7,8. Ja zaraz będę miał pełno, więc będę leciał po mojego. A masz czym sypać? Do czego? Mam. Dwie przyczepy mam.
Hop, siup. A otworzymy sobie rurę, co mi tam. Hop, ja mam pełno. Lecę po przyczepę. Na razie przywiozę tylko 60. Ty u siebie masz opuszczony header na V? Tak. Nie. No właśnie, też między innymi za to lubię tego bizona. Nie lubię, jak jest ten automat, znaczy manualnie opuszczany. Czego nie? No bo prędkość, z prędkością to koliduje z tym S-limiterem. A u mnie właśnie nie. U mnie nie działa S-limiter. No, no to masz plusa. Moja 60 jest po tuningu i jedzie 42 na godzinę. Sobie obleść człowiek 60 taką prędkością. Wiesz co to jest? Wow, dość. I ten rek bizona. No, przyczepał ma nawet ten shader tipping tutaj w 15. No, prawie tak powiedzmy. Co to jest pełno? Nie. Jedziemy dalej. Nie ma to jak polskie żniwa bizonami, nie? No. Raz, dwa i pokoszone będzie. A ty nie masz jeszcze pełnego? Właśnie pełno. A ten... Aha, dobra, teraz nie widzę. Ale tobie się te motowidła chyba za słabo kręcą, czy mi się zdaje? Teraz to się wcale nie kręcą. No teraz nie. Weź tu mi no podjedź, no. Już. Mamy godzinę 9 rano i już prawie wykoszone pole. Jesteśmy dobrzy, no co? No o, sypie się. Nie wiem. No ale poruszać tą bym ciutkę szybciej. Czy szczerze się nie zmieści? Nie zmieści się? No. No to lecę po drugą. No bo czekaj, zaraz zobaczymy. Ale ja i tak jeszcze mamy kawałek do zrobienia.
chyba rury nie będę składał, bo to jest manualna. Teraz jak to było? To. To. Nie pokazałem maszynek, ale strumień stwierdzam, że wszyscy będą widzieli na odcinku. A jak nie, to na odcinkach. Daszek otworzony, o, zamiotało mną i można jechać, a co? No ten już, ten jest przed remontem, także przez to taki wolny. Teraz chcesz jakieś inne pole rzepaku? Tak, tak, zaraz ci pokażę. Wiesz, mam 0%. Nie zgasiłeś Ursusa. Przepraszam. Będziemy jechali tak mniej więcej na prosto mnie, tylko przez którąś polną chyba. No, ale rura i tak muszę złożyć. No. Muszę tylko zaprzypomnieć, gdzie to było. Idę tutaj, tędy. A, tu. Tu na górę. Tu są raz, dwa. Dwa pola z rzepakiem jeszcze. Gdzie na górę? Już pojedziemy razem. Tędy prosto szosą i w lewo. Tak, tutaj prosto i pierwszą w lewo. Dobra. Kierunkowskaz tu gdzie? Nie działa, właśnie włączałem. Instalacja podpalona. Dziury koło ma na pół. Ojojoj. Koło ma na pół ubić. Dlatego jadę powoli, żeby nie było. I teraz w lewo, tak? Tak. Kolejnie, bo tu jest mało miejsca. O, super, a to i to pole. No. Jeszcze on nie podjeżdżaj. Wow. Wjadę na pole. Teraz tak, cała procedura. Ej, ja tu na tej przyczepie z miejsce. No to ja wiem, że on jeszcze nie spełno. Co to? Co? Coś ci szczeka. No pieseł szczeka, no. No nie szczekaj, koleś, co? Idę po tego trzeciego jeszcze, znaczy, no, po drugiego. Trzeciego. O, panie, gdzie ja zadowiałem? Dalej.
Długie to pole jest. No. Dosyć długie, nie powiem, że nie. Dobra, to lecimy po bizona w takim razie. I jedziemy. Z rzepakiem. No. Także myślę, te trzy pola i będzie akurat. No. To będziemy mieli... Czekaj, albo nie, bo tego ma... A nie, sprawdzę, dobra. Oj, 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 ale już, aha, stoi już. A ty zasuwasz tym bizonem. No bo tutaj trochę jeszcze zmieszczę, to ja by to... Mówisz, zasuwam? No. On po remoncie, to wiesz, do niego koszenie przy prędkości 10 na godzinę to nie problem, nie? Ale takie maszyny trzeba dbać. Jak dbasz, tak masz. No to już wiadomo. Ale spokojnie, on jest, to jest synek tatusia, więc... 100%. Uło. No dobra, to u ciebie też jadę. Ale dobra, myślałem, że nie ruszy. Dobra, ciekawe jak ja przejadę. W koło. Ten. Zaraz będę. Tylko tutaj muszę kawałek podciągnąć do przodu. No nie, no dobra, przesadziłem to z tą prędkością. O, jedziesz sobie sam, tak? A, jeszcze mi? Dobra, ale to ja jadę ten opróżnień, żebyśmy mieli to czego sypać. No. Sporo jeszcze chyba masz na nim nasypane. No tam było 70% chyba jeszcze, czy tam całe. No. Coś koło tego. Ale wyboi tu jest... Powiem tak, Seba, ty masz ręczny u siebie do roboty. Nie trzymie? Wcale. Uj, no to trzeba zrobić, ale w tym ususie, nie? Tak. No, trzeba zrobić, trzeba wyremontować dziadka. Bo szkoda go jednak. Sprzedać nie sprzedam, bo ile też za niego dostanę. Lepiej trzymać do siebie. No. I sypiemy, hop. Ło, no ale szybko się jakoś strasznie zasypało. Nie mam pomysłu jeszcze jak nazwać nas tutaj w tej serii, powiedzmy. Normalnie Seba i Paweł, no, oklepani, a? Może ktoś wymyśli w komentarzu jakieś dwa imiona, albo no nie wiem, przyszło mi na myśl tylko Antek i Szwagier, ale to nie pasuje. Nie. To nie, to odpada.
Kargul i Pawlak? Nie. Dobra, lecimy do Bizona. Dobra, złożona. Lecimy. Mamy też do was niespodziankę. A w zasadzie jak to oglądacie, to już niespodzianka w zasadzie może mogła wejść w życie, także niespodzianka w opisie być może jest. I w tej niespodziance wejdziecie i będziecie dostaniecie link do tematu, gdzie na bieżąco będą wszystkie informacje na temat mapy Bluzkowo Wielkie. I tam będą jedyne informacje. Na Facebooku nie będę zamieszczał już tam informacji żadnych. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany mapą, to zapraszam w linka w opisie. Pozdrawiam, Adam Małysz. Nie, to było inaczej. Polecam, Adam Małysz. Tak to było. Więc polecam, Adam Małysz. Polecam, Grzegorz Brączyszczykiewicz. Fajnie się gra w sumie na tej mapie. No. Czego ty masz złożoną... Co? To, się szkarnie. No bo jej nie idzie rozłożyć. Chyba idzie. No ale ja nie wiem jak, nie mam zielonego pojęcia. Na Z i X próbowałem, na podejście nie idzie. Zaraz sprawdzę. Wiem, że się otwiera jakoś, bym otwierał zawsze, ale no, nie pamiętam jak. Przecinkiem. To czekaj, zrobimy tak. Federa chwilę położę. No ja wiem, że nierealnie, ale... Przecinkiem nie. Przecinkiem nie, kropką nie. Tu mi też nie. Nie wiem. Ale jak tu już jestem, to wysypać mogę. Na... no co? Na żabkę. To będzie żabka moja. Tak, to będzie żabka, zdecydowanie. Zdecydowanie żabka, zielona żabka. Bywa ładnie ze zbiornika, kogut działa. Działa. Pełno. Tak w ogóle, bo nie wiem czy to powiedziałem czy nie, albo któryś z nas czy to powiedział, ale te żniwa, które robimy rzepakowe w tym momencie, one są na moim gospodarstwie i Paweł mi pomaga. A w następnym odcinku będziemy robili żniwa, jeszcze nie wiem jakie, czy też rzepakowe, czy nie, ale u Pacieja. Tak. To jest po prostu sąsiedzka pomoc teraz, bezinteresowna oczywiście. A po robocie idziemy się nadupić do domu. Dokładnie. Zimnym piwkiem, albo wódeczką, a może i bimberkiem. Kto wie. W każdym bądź razie trzeźwi nie będziemy. A takiego smaka na piwo mam, nie? W ogóle masakra. Zaraz chyba sobie pójdę ogarnąć jakieś browara jakiegoś, bo naprawdę masakra jest. Już dawno nie piłem. Kto mi tutaj drinda? Bobas, idę narka wam. Marka Szparka Ci, tak mi napisze. Marka Szparka... Bo posogląda nasze odcinki? Ogląda czasem chyba. Kuba ogląda też z wieczorem. Ci. Kuba też czasem, jak mu internet pozwala, bo ma masakrę z tym internetem, nie? U niego we wsi nie działa żaden internet radiowy. A kablowy jeszcze nie jest pociągnięty. A Neustrada? No właśnie ma teraz Neustradę, no to jakaś tam technologia się zmieniła czy coś i wcale praktycznie nie działa. Jak internet jest, to powiedzmy piosenka, która ma 3 mega,
ściąga się godzinę, albo nie wiem, wcale się nie ściąga czasem. To widzę super normalnie. No strasznie, tak i tak. Ja już z nim nie grałem, nie wiem, od czasów map Karnków. Bo dwie wydał. Okej, okay, z tej... nim grałeś? No nie wiem, z rok temu, ponad rok temu już na pewno, ostatni raz. Na buzi jedziemy. Tak. Dobra, to ja tutaj skończę. Twój tak potrafi przydymić jak mój. A ty też skończyłeś? To siebie się dogadali. Nie widziałem jak twój dymi. Już to dojamy. Chyba miał okazję zobaczyć jak mój przydymi zaraz. No to dawaj. Jak będę rozpędzał go. To dawaj, bo jestem aż ciekawy. Tak, teraz było. To i patrz. Czy nie widać u siebie? No nie widać. Znaczy coś tam dymi, nie? Ale tak mocno przy dymi. No jeszcze nie widać nic, a już mocno dymi. Już teraz nie, bo on tak przez chwilę. I czego on nie zbiera? Co to mówi? Co to za... Co to jest? No ja wiem. O co jest? To działa. O, działa. Kurde nasze. Tak myślę, pola mamy z 10 hektarów może w sumie. Może. No więcej nie. Co ta pszczoła mam pełno? Która? Nie, chyba. Chyba nie, bo tam leciało jeszcze. Tu się można składać, czy jeszcze gdzieś pojechałeś? Co mówisz? Jeszcze na jakieś pole pojechałeś, czy się składa? No tutaj już jestem na tym trzecim, zaraz jeszcze. Ale w sumie to się zastanawiam, czy go dokończymy do końca na odcinku, czy nie. Bo czas nas goni, w zasadzie nie goni, nie goni, no ale zanudzimy tych widzów, także zobaczymy zaraz. Może przetrwają jakoś. Może i tak, no. Może tak. Oglądasz program Rolnik Szuka Żony? Nie. Aha. Fajne dupy tam teraz są. O, ty też jedziesz już, tak jest spoko. To nam szybko pójdzie. Najdłużej trwa te wysypywanie w sumie. U mnie jest parostopniowe, mogę sobie zmienić szybkość. No widzisz. U mnie pełno bajera jest. No, to masz takiego na full opcji. Tak. A klimatyzację masz? Panie, wszystko mam. No kurde. A podgrzewane siedzenia? No, chłopie. Jak słońce dobrze wali, to i nawet daszek podgrzewany. Tego nie słyszałem jeszcze, ja kabiny nie mam podgrzewanej, mam tylko o kurde, zajebali, nie ma. Był wentylatorek, mówię, nie ma. Klimatyzacja też dobra, latem gorąco, zimą zimno. No. Czy ty jesteś... Panie, jak ty coś zrobiłeś, tak szybko jesteś za mną? Papiek, ja żebym przydusił to... O, dziami już jestem. Trzeba dbać o sprzęt pchnąć. Trochę przydmuchać rurę muszę, bo... Żeby myszy wygonić. O, ja mam 100%. Ty masz ile? Co mówisz? Ile masz procent?
69. To jedź z tym moim tym, jakby coś, jakby mi się uda. Dobra. Tu jest pełno czy nie? 94, ale to przyjadę tym, bo się bardziej opłaca. Mamy godzinę za 10.13 dochodzi. Także tego. Chop siup tralala bym powiedział. O, no to wysypię i zaraz przyjadę. Dobra, sypiemy. No, kończ to. Dobry plon. Dwie przyczepy. Trzy. Ponad trzy będą. Długo jeszcze? Ile to tego? Co to ma być? O, ojej, nie kończy się. No już, jadę. Nie wiem, jak to zrobisz. Zmieszczę się. Ja się nie zmieszczę. No dobrze. I ty byś słyszał ten dźwięk? Czekaj. F10. Nie, nic nie słyszę. Teraz? Nie. No, tu cię nie słychać. Teraz tak przyspieszy, patrz jak szybko sypie. No widziałem, leciało szybciej. Czy zaraz szybciutko leci się nie przyczepę. No zaraz będzie pełno. Już 50% wysypałem. Już pełno. No widzisz. To musisz... Musisz... Ło, to nie tak miało być. Dobija mnie ty cofanie, nie? Patrz jak my rurę zaraz przedmuchamy, chłopie. Łopanie. No, ale zmieściliśmy się idealnie. Szalon wcielony. Tam jest pełno, tak? Tak. Pierwszy. Pierwszy, no. Spodziewałem się, że ten twój to taki, wiesz, wygląda trochę jak przed remontem, żeby nie powiedzieć brzydko. Panie, nie liczy się wygląd, liczy się to, co jest w środku. No tak, no, liczy się wnętrze, tak, tak. Już tak. To gdzieś słyszałem. Dobra, lecimy na Szczecin. Dobra, trzeba jeszcze wysypać. Tak. Tylko teraz tak, jedziesz gdzieś na farmę, czy coś? To znaczy jadę w okolice tam. Nie wiem, gdzie mam jechać. No co podjedź pod farmę, to bo tu musisz... Aha, nie, bo alkoholu nie wolno jeździć. No to czekaj, zaraz coś wymyślimy. Na tej też pełno. Nie, na tej nie do końca. Ile masz w ogóle u ciebie? 79. Oj, no to nie wysypiesz. Ja spróbuję chociaż tyle ile. Bo tam jest 94. A resztę dobieram do domu. No to dobra. No dobrze, to będzie powiedzmy twoja zapłata. A rzepak w cenie, nie? O. Nie no dobra, wysypię. Ciebie. Nie będę taki. Tu jak widać zboża jeszcze. Za darmo, to ma być za darmo.
No cóż, jak chcesz, no. Mówię, tu zboża jeszcze nie dojrzałe, także będziemy kosić dopiero jak dojrzeją sobie na spokojnie. A właśnie, miał zmienić na wolny. O, już. Nikt nie widział nic. Co zmienić? Czas wzrostu roślin na wolny teraz już. Tak. Jadę na farmę, tam szykuję szczepy, zaraz tam podjadą. No zaraz tu przyjadę 60. Kręcę jak pokręcony tu kierownicą. Chciałem powiedzieć, jest duża możliwość, że przyjadę jeszcze przed tobą, ale wątpię. Panie, to są takie moce, że szok. Tu jadę przez pole, pójdę szybciej pojechać. Jak już dojechałeś, dojechałeś już? Tak. To możesz wziąć jeszcze tego czerwonego Ursusa z pola. Szkoda, że to nie jest realne. Znaczy, no. Szkoda, że się tak nie da. To znaczy jak? Podjedziesz pod mojego. To sobie zobaczysz. I twoja rura jakby do mnie wsypywała. Aha. Na tej zasadzie to działa. Rozumiem. No, ręcznie nie trzyma wcale. Panie, a hamulce wow. Chociaż tam jakiś makolwiek? No, coś tam ma. Jest tej górki bujne, to ja nie wiem, czy ja... Można hamulce, no. Wyhamuję ci na tym, czy mam wyskakiwać, czy co z niego? Jak będę leciał na twoją chałupę. Widzisz, jak rurę ukierunkowałem? No widzę, a przeleciało to czy nie? Nie, śmiej się. Ale tak by fajnie było, oj, oj, oj. Dobra, ale już widziałem takie coś, jak tak robili. A. Nie wiem, gdzie ty chcesz sobie... O, jest tu, rozładuj nawet. No, tam właśnie. Nawet super animacja, widzę, jest. Co, w przyczepie? No. A nawet nie widziałem tej twojej. Żadnej nie było. A, u mnie jest. No to nie jest moja przyczepa, ty. Ale w tej mojej co... No, dobra, źle powiedziałem. Co tym moim bizonem tam zaparkował, żeś? No tak się pozwoliłem obsłużyć trochę, żeby przejechać. Nie, nie ma to jak mieć dwa bizony na placu, ty. O. No już utkło. Nic nie utkło. Można bezpiecznie wyjeżdżać. Ty, ale wiesz co jest najlepsze? Któryś z nich albo mój, albo twój ma złą skalę, nie? Bo jeden od drugiego jest większy. No bo twój ma prawo być większy. Czemu? Bo mój jest ten jeden z pierwszych bizonów. Aha, bo nawet koła masz węższe. Tak. No to w sumie może tak być. Nie wiem, nie znam się, ale może tak być, nie? No dobra, pojadę szosą, to nie ryzykuję, nie piję szampana. Nie no, szosą sobie, szoszą sobie jedź, ponieważ iż bezpiecznie. Nie, to że bezpiecznie, tylko że ja nie mam kwitów na tego bizona. I świateł, wszystko, kierunki porywane. No, no to panu, temu policjantowi powiesz, że liczy się wnętrze, nie? Tak. Przy dymie i ucieknął. Jest też duża opcja, że ci nie zatrzymał po prostu. No. Panie, ja tutaj to, że mam daszek, to nie znaczy nawet, że w opcjach nie mam takiej opcji jak otwórz okno. Aha, no widzisz. Ty jest full wymaz. Otwierasz okno, ale okna nie masz. No to musi być naprawdę opcja taka dla bogaczy tylko. Niewidoczne okna. Gdzie ja mam się stanąć? A, wyjadę sobie tutaj na łąkę ze strony, wyparkuję. Mój jest dobry skali, bo on się akurat mieści się na ten, na szosie ładnie, na pasie. No mój też się
Mieści, nie mieści. Nie wiem w sumie. Nie no, coś tam się trochę wystaje na drugi pas. Ale one wystawały w sumie też, nie? Znaczy Michał Fender wystaje, nie? Ale no nie no, ale mówimy o tym, o kombajnie samym. To one chyba nie wystawały właśnie. Znaczy te nie. Twoje... No nie wiem. A to myślę, że to jest na zasadzie tak, jakbyś porównał 60 do 30. Może być, nie? Lecę tam do ciebie zobaczyć, jak tam u ciebie, co tam u ciebie słychać. Jakoś bezpiecznie dojechałem. Tak, nie zatrzymali cię? Nie. No to bardzo ładnie. Header odepnij sobie, tak, do garaża. Pogoda jutro ma być brzydka, więc jutro już nic nie będzie. No jeszcze nie? Czekaj, muszę klapę zamknąć. Teraz tak, który to się klapę chował? A to ja ci nie pomogę, bo nie wiem. Tutaj zobaczymy sobie od pacieja sprzęty. Proszę. Nie. Tu już klapa zbiornik jest. To co, idziemy teraz na wódeczkę. Złożyło się. Dobra, cofiemy pomału, jakoś krzywo prosto, aby ostro. Ona ci znowu otworzyła. Boże. Zaczekaj, ja to będzie zamknij klapę C. Zamknąłem. Aha, dobra. No, to to by było tak, no. Ale ona zmutowana klapa. Dobra, się oszukałem, przeznaczenie. Ojej. No, ja też miałem ten sam problem. Sugeruję przodem, nie? Ale to jest tylko moja sugestia. Ty się do niej nie musisz podporządkować. Prawda, nową maszynkę tu zainwestował. Unia KOS. Tutaj mamy co? Dotację dostałem. Jakiś, nie wiadomo jaki ten. Siewnik. Panie, jakiś... ja nie wiadę. Co, wjechałeś? No i pięknie. No to zbierająca taka dosyć spora, pług. Na kaszczach stoi jakiś, nie wiadomo czym, i dwie przyczepki ładne, nawet duże takie spore. Aha, i przewracarka, zgrabiarka, wiem, że tam jest. Aha, pełny jest. No to co, chodź tutaj i kończymy, żegnamy się, a my idziemy chlać. Tu jestem, na schodach twoich. Wchodzę do domu do ciebie. Dobra. No, także do następnego, do usłyszenia i czekamy w komentarzach na pomysły na nasze imiona w tej serii, tak. Tak. Także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. No, na razie.